Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na odcinek z serii roślinnej. Mamy grudzień, a to oznacza, że będę Wam opowiadać o roślinach, które z tym okresem świątecznym, okresem zimowym najbardziej nam się kojarzą. I dzisiaj zaczniemy słuchać od tego pięknego czerwonego kwiatka, jakim jest gwiazda betlejemska, potocznie zwana. I jeżeli jesteście ciekawi, jak o nią zadbać, żeby jak najdłużej utrzymała się w naszych mieszkaniach, to zapraszam Was do oglądania. I jak zwykle na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie, że klikając dzwoneczek będziecie mieli przypomnienia o nowych odcinkach. No i co? Przejdźmy od razu do samego kwiatka. Tak naprawdę gwiazda betlejemska, czyli po prostu poesencja, bądź wilczony lecz piękny, bo to jest tak naprawdę prawidłowa nazwa tej rośliny, stała się dla nas tak jakby tradycją, niczym choinka. I to jest właśnie traktowana jako chyba najpopularniejsza roślina tuż właśnie obok choinki w tym okresie świątecznym, czyli końcówka listopada i grudzień. Ja osobiście w swoim domu zawsze mam taki wilczomierz, czyli tą gwiazdę betlejemską, mówiąc wprost. I bardzo, bardzo lubię ją właśnie za jej efekt taki wizualny, bo musimy przyznać, że jest piękna, tak? Ta czerwień, akurat tutaj mamy egzemplarz, który jest czerwony. Te piękne wszystkie kwiaty, no, nie są drogie, a naprawdę dodają naszemu mieszkaniu takiego charakteru i takiej jakby, takiej przytulności. Jeżeli chodzi o samą roślinę, pochodzi ona z Ameryki Południowej. I tak jak wspomniałam, posługujemy się tutaj trzema nazwami. Po prostu jedną potoczną, czyli gwiazdą betlejemską. Ale jeżeli ktoś Wam powie wilczony lecz piękny, poesencja, no to tak jak najbardziej są to prawidłowe nazwy tej rośliny. Jeżeli chodzi o jej utrzymanie, jeżeli chodzi o trzymanie jej w domu, to tak naprawdę jest to roślina bardzo wdzięczna. Jeżeli oczywiście przestrzegamy kilku bardzo ważnych zasad. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie taką roślinę, to uważajcie na to, żeby ona nie była kupiona w miejscu... Znaczy, generalnie powiem Wam tak. Zaleca się, żeby poesencję kupować w kwieciarniach i jakichś centrach ogrodniczych. Nie na targach, nie w centrach handlowych, ponieważ tam te rośliny nie są odpowiednio przetrzymywane. Jeżeli chodzi o targi, no to oczywiście w tym okresie listopad, grudzień, temperatura znacznie spada. Ta roślina nam po prostu przemarznie i w momencie, kiedy przyniesiemy ją do domu, liście całkowicie jej opadną. Jeżeli chodzi natomiast o centra handlowe, to zazwyczaj powinniśmy się obawiać przelania, ponieważ ona nie do końca lubi wilgoć. Lepiej znosi przesuszenie, aniżeli właśnie przelanie. Także odradzam Wam naprawdę kupowanie jej na jakichś targach, na chodnikach, jeżeli mamy już chłodne dni, no bo po prostu wydacie pieniądze, a roślina po kilku dniach Wam kompletnie straci liście i przestanie być tak atrakcyjna jak w tym momencie. Ale powiem Wam coś, że ja osobiście kupiłam kiedyś w kwieciarni i padła mi bardzo szybko. Nawet mi nie dotrzymała, nie wytrzymała do świąt, natomiast ilekroć kupuję piękną, taką widać, że zadbaną i zdrową roślinę w centrach handlowych, no to zawsze mi ładnie się do tych świąt utrzymuje. Nawet w tym roku podjęliśmy się próby wyhodowania swojej własnej z takiej poesencji, bo również można, ale ostatnio miałam przyjemność ją przelać i niestety zdechła. Jeżeli chodzi w ogóle o ten kwiatek, o tą roślinę, to słuchajcie, często myślimy, że jakie ma piękne czerwone w tym przypadku kwiaty. I słuchajcie, nic bardziej mylnego, ponieważ to, co mamy tutaj, to nie są kwiaty, to są przylistki. Przylistki, które otaczają takie małe kuleczki, które są właśnie żółte bądź zielone i są to właśnie kwiatuszki. Czyli to są przylistki, a kwiatki mamy tutaj takie malutkie, niepozorne wewnątrz. To, co jest bardzo istotne, to jest to, że taką roślinę możemy kupić w wielu kolorach. Może być czerwona, tak jak ta, która jest chyba najbardziej tradycyjna i najczęściej kupowana. Są białe, są różowe, są kremowe, są również wielokolorowe. Czyli takie po prostu pstrokaty. Pamiętajcie, że kupując roślinę, ona musi mieć twarde, jędrne i mocno zielone liście i dużo takich właśnie czerwonych tych przylistków tutaj w okolicy. Musicie zwrócić również uwagę na to, czy nie ma żadnych szkodników,
ponieważ niestety poisencje lubią być atakowane przez po pierwsze tarczniki. Jeżeli nie wiecie, co to są tarczniki, to są takie płaskie jakby skorupki i roślina jest oblepiona takimi kropelkami klejącymi. Ja Wam pokazywałam tarczniki w jednym z vlogów. Tutaj będziecie mieli odniesienie do tego filmu, bo zaatakowały mi kasztanowca i z reguły storczyki mi atakują tarczniki. Występują również, słuchajcie, mszyce, jak również występują wełnowce, czyli to są takie jakby białe kulki, błochate, takie jakbyście trochę waty sobie tam w kulkach powkładali. Także zwracajcie proszę na to uwagę, bo jeżeli kupicie chorą roślinę, to też Wam bardzo szybko zrzuciliście. To, co jest istotne po przyniesieniu do domu. Bo jeżeli chcemy, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, jeżeli chcemy, żeby ta roślina długo nam się utrzymywała, musimy się już o nią zacząć troszczyć od samego momentu kupna. Czyli po pierwsze kupujemy ją w dobrym stanie, żeby była jędrna, żeby nie gubiła liści, żeby tych liści w środku nie miała żółtych i żeby na liściach nie było dużo takich kropel soku białego. Bo to też oznacza, że gdzieś roślina była torturowana, już powiem tak wprost, i po prostu liście mogą być uszkodzone. Nie powinny być również te liście odbarwione, nie powinny być takie opadłe, takie wiecie, pomarszczone. Muszą być twarde, muszą się ładnie trzymać i musi być jak najmniej żółtych. Kolejna sprawa, jeżeli kupujecie w galeriach handlowych, no to z reguły one są już owinięte w taką folię przeźroczystą. Jeżeli kupujecie w kwiaciarniach czy w jakichś centrach ogrodniczych, pamiętajcie o tym, żeby poprosić o zapakowanie takiej rośliny w papier. Jeżeli jest mroźno na dworze, to najlepiej na dwie warstwy papieru, ponieważ ona jest bardzo wrażliwa na zmiany temperatury. I tak samo, jeżeli ją przechodzicie nawet na tej krótkiej trasie, jaką jest przejście od sklepu do samochodu, no to niestety roślina Wam padnie, więc uważajcie proszę na to, nawet jeżeli kupujecie ją w centrum handlowym, żeby ją jakoś zabezpieczyć w momencie, kiedy ją będziecie do tego samochodu przenosić. Kolejna ważna sprawa, jeżeli przyniesiecie roślinę do domu, odstawcie ją na chwilę. Nie rozbierajcie jej z tej folii, dajcie jej się tak jakby zaaklimatyzować, odzyskać, a raczej pozyskać tą temperaturę otoczenia i dopiero wtedy możecie zdjąć folię, możecie zdjąć papier i dzięki temu i wstawić już w odpowiednie miejsce. W ogóle istotne jest też, gdzie taką roślinę postawicie. Po esencji nie cierpią mocnego nasłonecznienia, musi padać słońce, jak najbardziej musi być to jasne stanowisko, ale nie bezpośrednim nasłonecznieniu. Ciężko jest to, co prawda teraz przy takiej pogodzie znaleźć odpowiednie moce na słonecznienie, niemniej jednak takie dni też się zdarzają. Trzymajcie ją z dala od grzejników, ponieważ nie cierpi suchego powietrza, tak samo nie cierpi chłodu takich przeciągów. Czyli najlepiej stawiać ją z daleka od okna. Na jakimś stoliku, który jest gdzieś postawiony w okolicy właśnie okna, czy no, na stole, tam gdzie planujecie ją trzymać, byle tylko na przykład jak będziecie wietrzyć mieszkanie, nie dotarło do niej to zimne powietrze mroźne, no bo też niestety nasza roślina w ten sposób po prostu zniszczy się. Kolejna ważna sprawa to jest podlewanie. Tak jak Wam powiedziałam, poesencja lubi wilgoć, ale nie może zostać przelana, bo wtedy tak samo zgubiliście i zgnije. Najlepiej podlewać ją dwa razy w tygodniu od góry, albo ewentualnie całą doniczkę możecie wstawić do wody i niech ona sobie tą wodę wsiąknie. To jest bardzo istotne, żebyśmy ta ziemia była cały czas lekko wilgotna, ale nie mokra. Pamiętajcie o tym, że nawet jak ją podlejecie, odlejcie zawartość tej wody. Znaczy wylejcie to, co tam wypłynie na przykład do osłonki, tak jak ja tutaj mam roślinę w doniczce. Tak naprawdę, o wiecie, jest tutaj doniczka, a pod spodem mam, po prostu jest włożona, ile mam sobie listek, i jest włożona właśnie do osłonki. Te listki naprawdę mają cieniutkie, te łodeżki, i musimy uważać, żeby nam nie odpadały. Tutaj z rośliny wydobywa się biały sok. I słuchajcie, poesencja jest rośliną bardzo trującą. Musicie to mieć na uwadze, kiedy macie małe dzieci, kiedy macie zwierzęta, i to też pamiętajcie Wy o tym. Ponieważ ten sok jest drażniący dla skóry i podobnie, no jeżeli po prostu ktoś zje listek, ugryzie, nie macie pewności, czy nie zrobią tego dzieci. Wiadomo, że dzieci ładują wszystko do buzi i tak samo zwierzęta. One nie wiedzą, że nie mogą tego gryźć, więc po prostu to spróbują. Pamiętajcie proszę o tym, że poesencje są naprawdę roślinami trującymi i uważajcie, jeżeli spadną liście, od razu je zbierzcie albo postawcie w miejscu takim, gdzie ani zwierzę, ani dziecko nie będzie miało do tego dostępu i tak samo Wy uważajcie, ponieważ tak jak mówię, jeżeli mamy jakieś otwarte rany, ten sok może nam bardzo mocno taką ranę podrażnić i będzie to dla nas niekomfortowe. Jeżeli chodzi o cenę takiej poesencji, no to
W zależności od miejsca, w którym kupujecie, możemy ją kupić taką dużą. Ja przecież kupiłam za 19 zł, czy nawet za 15, więc to jest naprawdę, nie jest to droga roślina. To, co Wam powiedziałam również, to to, że po esencji możemy... zabiorę Wam teraz wypacia wszystko. Że po esencji możemy sobie przetrzymać na kolejny rok i ją sobie wyhodować od podstaw. Jak najbardziej można to zrobić. Aha, jeszcze a propos, zanim przejdę do tematu utrzymania jej na kolejny rok. Po esencji nie musimy tak naprawdę nawozić, ponieważ mamy ją tylko przez 2-3 miesiące, ona potem straci te swoje czerwone liście i będzie miała zwykłe zielone. Więc jeżeli faktycznie ją wrzucicie po okresie świątecznym, no to naprawdę nie ma potrzeby nawożenia. Ale jeżeli chcecie ją zachować sobie na dłużej, czyli przechować ją na kolejny rok, ale ostrzegam, jest to naprawdę bardzo wymagająca sprawa i rzadko się udaje taką poesencję tak pięknie wybarwić, ponieważ ona wymaga dużego zaciemnienia. Taką roślinę należy ściąć bardzo nisko, już Wam nie będę jej wyciągać, tak naprawdę bardzo nisko ją ścinamy. No i ona, ten etap nawet mi się udał, że ona sobie wypuszcza nowe listki, sobie pięknie rosła, no ale potem właśnie już tutaj od września należało i na początku jej praktycznie się nie podlewało i ona mimo wszystko sobie cudownie radziła. Dopiero potem zaczynaliśmy już po 3 bodajże czy 4 miesiącach taką roślinę traktować jak normalnego kwiatka, który wymaga podlewania. No ale niestety miała u mnie za jasno, nie miałam jej bardzo gdzie chować, bo ona musi mieć też obniżoną temperaturę, tak około 10-14 stopni, więc jest to mocno wymagające i niestety w domowych warunkach ciężkie do osiągnięcia. Także moi mili, jeżeli chcecie mieć taką piękną poesencję w okresie świątecznym i już ją sobie kupiliście, trzymajcie ją w temperaturze od 18 do 22 stopni. Nie narażajcie na jakieś przeciągi, nie narażajcie na wysuszenie. Pamiętajcie, żeby ziemia była zawsze lekko wilgotna, a na pewno spokojnie wytrzyma Wam do okresu świątecznego, który już jest niebawem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że rady, które Wam przekazałam, będą dla Was przydatne. Pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to róbcie to natychmiast, żeby nie tracić informacji o kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!